Już się włącza, więc generalnie możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie na czwartym spotkaniu bezpłatnego kursu astrologii, który razem z Izabelą Podlaską-Konkel prowadzimy dla Stowarzyszenia Astrologów Polskich, czyli dawnego Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. A już mamy czwarte zajęcia. Jeżeli jesteście ciekawi poprzednich zajęć, to musicie prosić o ich udostępnienie albo generalnie poczekać na kolejną edycję kursu. Witam serdecznie tych, którzy się dołączyli i też witam tych, których nie ma tutaj dzisiaj z nami online, ale sobie to nagranie będą ściągać. Też jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące kursu, to zawsze możecie do mnie pisać na maila myii.krogulska@gazeta.pl. Trzeba chwilę poczekać, aż odpiszę, bo ja nie jestem non-stop online, ale jakby zawsze staram się tych adeptów, którzy chcieliby się astrologią zainteresować, którzy mają jakieś pytania, wątpliwości albo odkrycia, zawsze staram się nie zostawić bez pomocy, na ile oczywiście mogę, bo też nie jestem astrologiczną alfą i omegą i też wszystkich rzeczy po prostu wiedzieć się nie da, ale trzeba się zawsze starać. Dotarły do mnie głosy, że niektórzy są wstrząśnięci tym, ile trzeba się nauczyć, żeby zostać astrologiem. Otóż chciałam Was zapewnić, że ileś tam lat temu, już nie będę z siebie kombatantki dzisiaj robić, ja też miałam taki moment, w którym po prostu popatrzyłam na horoskop i pomyślałam sobie, Jezus Maria, to jest po prostu nie do ogarnięcia, nie? Ale jakoś udało mi się to zrobić. Nie wymagało to jakichś, nie wiem, specjalistycznych korepetycji, nie wiadomo czego. Wymagało to tylko i wyłącznie cierpliwości i pracy. W związku z czym, jeżeli komuś idzie wolniej, jeżeli czegoś nie łapie, to niech broń Pani Boże się nie załamuje, dlatego że mamy Merkurego w jednym z 12 znaków zodiaku i idzie nam to wszystko różnym tempem. Nie? Tutaj pisze, słuchajcie, pisze Ola, że Oli się wydaje, że można jej się uczyć całe życie. Zdecydowanie tak. Astrologia się odkrywa całe życie. Prawda? Ale początkowego systemu, prawda, czyli znaków zodiaku, planet, tych zależności pomiędzy nimi, trzeba się po prostu w jakiś sposób ogarnąć. Prawda? Trzeba jakby ten system po prostu poznać też jego podstawę, prawda? Ponieważ potem z tych klocków, które tu widzimy na horoskopie, jesteśmy w stanie wszystko zbudować. Natomiast słuchajcie, nie należy też ulegać fałszywej skromności, która jest strasznie modna w polskich kręgach ezoterycznych i polega na tym, że mówisz na spotkaniu, że interesujesz się astrologią albo tarotem i osoba naprzeciwko mówi, ja też się troszkę interesuję astrologią, się interesuję troszkę. Ja mówię, no to cudownie generalnie, ojej, prawda? I zaczynam wnikać, nie? No i okazuje się, że 30 lat doświadczenia, nie? Albo w sensie w tarocie jest to bardzo popularne, nie? Ja tylko sobie tak troszeczkę stawiam karku, jestem tylko taka początkująca, nie? A potem się okazuje, słuchajcie, że śmiga z lewa w prawa 20 lat doświadczenia, nie? Więc słuchajcie, nie ma co robić z siebie sieroty, nie? Jeżeli coś potrafimy, to przyznajmy to przed samym sobą, potrafię to robić, prawda? Całkiem nieźle mi to idzie. Co nie znaczy oczywiście, że nie może mi to iść jeszcze lepiej, nie? Bo wszystko można poprawić, do wszystkiego można podejść w pewniasty sposób i jeszcze to w jakiś sposób udoskonalić, nie? Poza tym, słuchajcie, z astrologią jest tak, że jesteśmy teraz w takim absolutnie niezwykłym momencie rozwoju naszej dziedziny. To jest przełomowy moment w historii astrologii. Ja jestem absolutnie tego pewna, prawda? Ponieważ to, co się dzieje jakby na świecie, to jest to, że do astrologii humanistycznej, która jest absolutnym osiągnięciem astrologii XX wieku, to jest ten nowy, prawda, jakby kapelek, który do historii naszej dziedziny został włączony przez nasze pokolenia, a możemy dołożyć solidną podstawę w postaci na nowo rozpoznanej, odkrytej i przełożonej języki nowożytne astrologii klasycznej, prawda, czyli astrologii greckiej przede wszystkim, astrologii arabskiej również, natomiast jakby w oryginalnie greckiej. I słuchajcie, możemy jakby z tymi tekstami obcować, możemy patrzeć, prawda, jakby z czego ta nasza dziedzina się wywodzi, gdzie są jej korzenie. I piję tutaj do tego, że gościem na naszej konferencji, naszego stowarzyszenia w maju, będzie Ben Dykes, Amerykanin, który jest tłumaczem tych wszystkich pięknych, cudownych astrologicznych staroci na język astrologiczny i robi to mega dobrze, dlatego że sam jest praktykującym astrologiem, więc tym bardziej Was zapraszam do udziału w konferencji, dlatego że wizyta Bena Dykesa w Polsce jest absolutnym, absolutnym, słuchajcie, wielkim wydarzeniem i wielkim zaszczytem dla naszego stowarzyszenia. Też gościem absolutnie, słuchajcie, topowym będzie Wendy Stacy,
że jedna z wiodących liderek w postaci organizatorek brytyjskiego towarzystwa astrologicznego, do którego mamy z Izą przyjemność należeć. Więc Ben Dykes będzie i będzie Wendy Stacy. No, będziemy mieli absolutnie niesamowite po prostu 3-4 dni, prawda, razem z naszymi gośćmi. Więc tym bardziej Was zachęcam, bo Ben pewnie będzie mówił o tym, co tłumaczy, prawda, w jaki sposób tłumaczy i jest takim człowiekiem, o którego, jak ja mówię, słuchajcie, w astrologii trzeba mega dbać, bo tłumacz to jest jakby z mojej perspektywy, prawda, czyli bliźniaka, ktoś, kto jest szalenie wartościowy i generalnie wymagający wszelkiego możliwego wsparcia. Natomiast słuchajcie, dzisiaj, prawda, jakby naszymi głównym tematem są żywioły i jakości. Tak? Czyli wracamy dzisiaj do takiej bazy zodiaku, do absolutnej podstawy, która w czasach, kiedy ja się astrologii zaczynałam uczyć, była trochę bagatelizowana i pomijana. Tak? Jakby ukazała się na polskim rynku bardzo dobra książka Stevena Arroyo. Jej angielski tytuł jest Astrology and Four Elements. Nie pamiętam polskiego tytułu, ale wydaje mi się, że ona w polsku. On tam trochę więcej na ten temat pisał. Taki wstęp absolutny do żywiołów i jakości oczywiście był również w pracach Aleksandra von Promeja, z których też się astrologii uczyłam. Natomiast słuchajcie, astrologia humanistyczna, prawda, jakby w Polsce bardzo mocno i bardzo dobrze rozwinięta, trochę miałam wrażenie, ten temat pominęła. Tak? Czyli trochę, jak zaczynałam się tej astrologii uczyć, to potem musiałam sama w to wszystko jakby bardziej generalnie, słuchajcie, wnikać, żeby dojść, o co tu tak naprawdę chodzi. Nie? A mówiliśmy sobie o tym, prawda, że nasz zodiak, czyli ten główny punkt odniesienia w astrologii, to terytorium, prawda, jakby po którym przemieszczają się planety, podzielony został przez astrologów dosyć arbitralnie na 12 równych elementów. Prawda? Czyli jakby te 12 równych elementów, zwanych znakami zodiaku, będzie nam wyznaczać terytoria, przez które przechodzą planety, i te terytoria będą wpływać na modyfikację tego, w jaki sposób planetarna energia się przejawia. Prawda? Czyli dzisiaj, teraz na niebie, mamy Słońce, które znajduje się w znaku barana. Sekundę, mam nadzieję, że widzicie wskaźnik. Czy nie widzicie, dajcie znać. Cześć Lucja, cześć, cześć Dariusz. Czy widzicie wskaźnik? Słuchajcie, mamy teraz Słońce w znaku barana, prawda? Czyli dzięki Jasiu. Czyli ono, słuchajcie, zachowuje się teraz baraniaście, prawda? Dlatego, że musi tak grać i śpiewać, jak baran mu każe. Prawda? Czyli w momencie, kiedy przesunie się do znaku byka, co wydarzy się już za 8 dni, tym jakby prawodawcą, prawda, przez następne 30 dni będzie terytorium byka, prawda? Czyli Słońce i każdy inny element, czyli każda inna planeta, która się tam znajdzie, będzie musiała czerpać z byczych zasobów. Inne nie będą dostępne. Prawda? Czyli zobaczcie, co to znaczy. Jeżeli na przykład masz Merkurego w znaku bliźniąt, prawda, to twój umysł wykorzystuje te zasoby przede wszystkim, prawda, które są do znaku bliźniąt przypisane. Prawda? Czyli jakie są bliźnięta? Merkury w bliźniętach, jak pamiętamy, znajduje się we władztwie. Bliźnięta są szybkie, pomysłowe, energiczne, wygadane, prawda? Czyli jakby też w dużej mierze taki będziesz. A raczek jest jaki? Jaki jest raczek? Jest bardziej domatorem, prawda? Jest generalnie bardziej czuciowcem, prawda? W związku z czym, jeżeli będziesz miał Merkurego w znaku bliźniąt, to w swojej przemowie na przykład bardziej będziesz się odwoływał do czego? Do logiki jak bliźnięta? Do emocji. No tak, czyli zobaczcie, prawda? Jeżeli na przykład mamy do czynienia z adwokatem, który ma Merkurego w bliźniętach, będzie taki, prawda? Złotousty będzie. Natomiast ten, który ma Merkurego w znaku raka, bardziej powie: serce się krajało, wysoki sądzie, jak mój powód, prawda, bidulek, musiał znosić te straszliwe katusze. Prawda? Więc tak można powiedzieć, że, prawda, jakby widzicie, nie? Że jakby terytorium, prawda, będzie nam określało przede wszystkim to, co jest zasobem, prawda? I tyczy się to nie tylko Merkurego, ale tyczy się to każdego innego elementu horoskopu, prawda? Takie są prawa, prawda, jakby dla tego elementu, to jest do wykorzystania. I teraz słuchajcie, żywioły i jakości do tego nam służą, żebyśmy sobie doprecyzowali, skąd się te reguły biorą. Tak? Dlaczego każdy znak zodiaku jest taki, a nie inny? Tak? Dlatego, że słuchajcie, jak się zaczynamy uczyć astrologii, to często bardzo ludzie sobie wypisują: baran jest taki, siaki i owaki, nie? Skorpion jest taki, siaki i owaki. Czytają sobie wszystkie charakterystyki. Ja też tak robiłam, prawda?
ta sama je pisze, nie? Więc jakby czytają sobie te wszystkie charakterystyki, prawda? I kombinują. A one mają swoje źródło właśnie w żywiołach i jakościach, prawda? Poprzez które możemy sobie opisać cały zodiak, prawda? Jakby w taki sposób, w którym nie musimy wymienić nawet nazwy, prawda? Ponieważ jakby te nasz zodiak będzie skłaniał się właśnie z tak zwanych czterech żywiołów, czyli ognia, powietrza, wody i ziemi, które występować będą w trzech różnych stanach przejawiania się, czyli w stanie kardynalnym, stałym i zmiennym. Za chwilę będzie to wszystko dokładnie wyjaśnione, prawda? Ale zapamiętujemy, jakby na wejście, że te 12 znaków zodiaku to są cztery żywioły, które występują w trzech jakościach, prawda? I 3 razy 4, nikogo tutaj nie zaskoczę, daje ile? 12, prawda? W związku z czym nie mamy miejsca na 13 znak zodiaku, prawda? Jakieś wężowniki, jakieś pierdoły, prawda? Generalnie 16 znaków zodiaku, czy jakieś tam inne udziwnienie, nie? Dlatego, że 3 razy 4 daje 12. I teraz słuchajcie, jakby taką całkowitą podstawą, nie? Taką całkowitą, słuchajcie, podstawą tego jest ukochany przez astrologię podział na 4. A czekajcie, teraz muszę zmniejszyć prezentację, żebyśmy widzieli, czekajcie, nie plusik, nie tylko minusik, nie? Czy widzicie trochę prezentację? Mam nadzieję, że widzicie teraz, prawda? Jakby lepiej. Widać czy nie widać? Jak towarzystwo widzimy? Nie, czekajcie, coś teraz zrobiłam sobie sama. Dobra, witez. Widzicie dobrze? Tak, ale słabo. A co widać słabo? Literki widać słabo? Ja i tak je będę. W sensie będę je, słuchajcie, opowiadać. Teraz słuchajcie, o co chodzi? Już nie da się bardziej powiększyć. Wiesz, już się niestety bardziej powiększyć nie da, bo wtedy mi to wszystko, kochani, wylatuje poza. Poza, a dostaniemy te materiały. One są w prezentacji, prawda? Czyli jak sobie ściągniecie prezentację, to mam nadzieję, że będziecie je widzieć. Teraz widać je lepiej? Widać, prawda? Dobra, słuchajcie. Czyli tak możemy powiedzieć, słuchajcie, że jakby koncepcja, słuchajcie, czterech żywiołów wynika ściśle z myśli greckiej, prawda? Jako takiej. To oczywiście wszyscy pamiętamy, ci, którzy mieli filozofię w szkole średniej albo na studiach, prawda? Jakby są z tym może bliżej zapoznani. Nie będziemy w to jakoś bardzo głęboko dzisiaj wnikać, ale był taki, słuchajcie, filozof grecki, który nazywał się Empedokles. Żył mniej więcej końcówka IV, prawda? Generalnie wieku przed naszą erą. I Empedokles opisał świat jako miejsce, prawda? Generalnie jakby terytorium, które jest złożone z czterech przenikających się elementów, które nazywał również pierwiastkami, prawda? Od razu już kojarzy nam się to z tablicą Mendelejewa, prawda? I tym, że tych pierwiastków jest więcej niż cztery. Grecy tego nie wiedzieli i poszeregowali sobie wszystko na cztery, prawda? Czyli generalnie, słuchajcie, jakby uważał, że świat, czyli my ludzie też, jako część świata, koty jako część świata, prawda? Skały jako część świata, strumienie, chmury, prawda? Wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, jest złożone z czterech żywiołów jako takich. I słuchajcie, opisywał to dokładnie tak, że zasada bytu, czyli tak zwane archę, jest czworaka i tworzą ją cztery korzenie, rhizaj, nazwane później żywiołami, elementami lub pierwiastkami. To jest bardzo ciekawa nazwa, korzeń, która została tutaj użyta. Są to ziemia, woda, powietrze i ogień. To, co jest, tak uważał Empedokles, czyli pierwiastki, nie powstaje, nie przemija i jest niezmienne. Ale miesza się ze sobą dzięki dwóm elementom czynnym, które również są wieczne. I te elementy czynne, których nie zobaczymy w horoskopie, to jest miłość, zwana filia, lub nienawiść, czyli siła jej przeciwstawna, zwana neikos, niezgoda. Prawda? I rzeczy, uważał Empedokles, różnią się proporcjami, w jakich te składniki są w nich zmieszane. I teraz słuchajcie, co Empedokles twierdzi, prawda? Generalnie, że nie ma powstania czegokolwiek, co jest śmiertelne, ani nie jest końcem niszcząca śmierć. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego, co pomieszane. Czyli jakby zakładał tutaj, że mogą się one w jakiś sposób przekształcać, prawda? Jedne z drugich, albo te proporcje mogą się zmieniać, natomiast rzeczy te cztery pierwiastki, jako takie nie giną. Kolejny, słuchajcie, wielki myśliciel starożytności, czyli Hipokrates, wyróżnił w organizmie cztery podstawowe soki, zwane też płynami albo humorami, które są do tych czterech pierwiastków ściśle przypisane.
prawda? I nazwał je, słuchajcie, krwią, żółcią, śluzem zwierzęcym i czarną żółcią. I Hipokrates, który był wielkim lekarzem, uważał, że jeżeli będzie w jakiś sposób zaburzona równowaga pomiędzy nimi, to będzie to przyczyną choroby, prawda? Ponieważ zdrowy człowiek dąży do zharmonizowania tych elementów. I teraz słuchajcie, jakby dlaczego o tym wszystkim mówimy, prawda? Że dlatego, że my mówimy, że na przykład jeżeli ktoś jest baranem, to należy do żywiołu ognia, prawda? Jeżeli ktoś jest rakiem, to należy do żywiołu wody. Astrologia grecka i generalnie astrologia aż do mniej więcej XVII wieku powiedziałaby trochę inaczej, prawda? Jakby powiedziałaby, że nie człowiek jest powietrzny, prawda? Wodny albo ognisty, tylko powiedziałaby, że w jego zachowaniu, w jego horoskopie wyróżniać się może jeden określony typ temperamentu, prawda? Czyli jakby w odniesieniu do człowieka te żywioły cztery, czyli ogień, powietrze, ziemia i woda, nazywane były temperamentami. A i teraz powietrze uznano za temperament sangwiniczny. Uważano, że dzieje się tak z uwagi na to, że mega ważne, prawda? Jakby dla takiej osoby jest krew, to są ci ludzie krwiści, prawda? Jakby sangwiniczni. Czyli powietrze, pamiętamy, to jest są bliźnięta, waga i wodnik. Ogień nazywano temperamentem cholerycznym, tak? Czyli uważano, że dzieje się tak dlatego, że przewaga żółci, prawda? Jakby żółć jest najważniejszą substancją dla takiego organizmu. Woda, czyli generalnie raczki, skorpiony i ryby, przypisano do temperamentu flegmatycznego i uznano, że dlatego tak się dzieje, ponieważ najważniejszym jakby czynnikiem w organizmie jest śluz. Zaraz wytłumaczymy, co to jest ten śluz, bo tu bynajmniej nie chodzi o pępowinę, tylko bardziej skomplikowaną sprawę. I ziemia, czyli barany, byki i panny, przypisane zostały do temperamentu melancholicznego i w ich jakby organizmach bardzo ważna była tak zwana czarna żółć. I teraz słuchajcie, tak, żółć, no to wiemy, że prawdopodobnie chodziło tutaj Hipokratesowi i później Galenowi o płynną wydzielinę wątroby kręgowców, która uczestniczy w trawieniu i wchłanianiu tłuszczu. Śluz to nie chodzi o pylpociny, tylko słuchajcie, chodzi o taką lepką substancję, która jest wytwarzana w błonie śluzowej i jest wewnątrz organizmu. Tak? Czyli jakby jest taką wyściółką, która chroni błony śluzowe wszystkich organów wewnętrznych i przez ten śluz właśnie transportowane są do organów składniki. Również przez krew, ale przez ten śluz też. I słuchajcie, problem polega na tym, że nie do końca wiedzą dzisiejsi lekarze, o co chodziło z czarną żółcią. Nie mamy tutaj pewności, ale najprawdopodobniej chodziło o krew żylną, która wypływała ze śledziony i wypływa dalej ze śledziony. I ta krew jest wyraźnie ciemniejsza. Prawda? Więc prawdopodobnie ta czarna żółć to była po prostu ta czarna, prawda, jakby ciemna krew. Czyli ci ziemscy, prawda, jakby melancholiczni, oni jakby zostali przypisani do tej substancji. I teraz słuchajcie, jakby dalej, prawda, te żywioły i cztery temperamenty przypisywano do pór roku. Prawda? Czyli do wiosny przypisano powietrze, do lata przypisano ogień, do jesieni ziemię, a do zimy przypisano wodę. Teraz się przełączymy na naszą drugą karteczkę. Prawda? Mam nadzieję, słuchajcie, że jak na razie to jest wszystko zrozumiałe, nie? I generalnie wiecie z grubsza o co kaman. Czyli pamiętamy, nie? Mamy cztery pierwiastki. Prawda? Ogień, ziemię, powietrze i woda, których za chwilę będziemy szukać w zodiaku, ale najpierw musimy zrozumieć, o co Grekom chodziło z tymi czterema pierwiastkami. Prawda? Jakby słuchajcie, one nie zawsze musiały być pojmowane materialnie, jako coś, co jest składnikiem czegoś, ale mogło chodzić o ogólny klimat, jaki stwarzają. Ja wiem, że słuchajcie, brzmi to trochę skomplikowanie, ale ci, którzy interesują się feng shui, a myślę, że są tutaj tacy, z pewnością w trakcie swojego treningu feng shuiowego, o ile był dobry, a nie jest łatwo taki znaleźć, a zostali przeszkoleni na okoliczność poszukiwania tak zwanych smoczych linii. Wiecie, co to są smocze linie? Feng shuiowcy? Smocze linie, słuchajcie, to są linie energii, której nie widzisz, ale którą odczuwasz. Prawda? I zobaczcie, w Chinach, prawda, i na wschodzie podzielono sobie żywioły trochę inaczej, prawda? Dlatego, że tam mamy podział na pięć. My oczywiście, słuchajcie, mamy piąty żywioł w astrologii europejskiej. Jak pisał Arystoteles, piątym żywiołem jest eter, który generalnie znajduje się w świecie
nie sublunarnym, czyli naszym, tylko tym wyższym świecie. I jest substancją absolutnie trwałą, prawda, jakby niezmienną i nieśmiertelną. Ale Chińczycy, słuchajcie, widzą pięć żywiołów, które się bezustannie przenikają. I Grecy również obserwowali nasze europejskie żywioły jako coś, co się przenika, jakby zmienia jedno w drugie, prawda? I nawet nie do końca chodziło o to, że jeżeli coś jest mokre, to koniecznie będzie przynależne do żywiołu wody. Chodziło bardziej o pewne wrażenie, jakie coś sprawia. Wiem, że to jest takie trochę dziwne, nie? Trochę takie, nie, że jakby musimy się tu odwołać do pewnego, słuchajcie, odczucia, prawda? Natomiast warto jest to sobie poćwiczyć, prawda? Ponieważ zobaczcie, jeżeli mamy żywioł, który jest nazwany powietrzem, to Grecy uważali, że włada on wiosną, prawda? Jako tak. Co się zaczyna dziać wiosną? Wystarczy wyjrzeć przez okno, nie? Widzimy, że zaczyna robić się cieplej. Widzimy, że wszystko zaczyna rosnąć. Widzimy, że drzewa, prawda, jakby rośliny, wszystko idzie do góry, prawda? Podnosi się do góry w jakiś taki energetyczny sposób, prawda? Dlatego też, słuchajcie, Grecy uznali, że powietrze ma właściwość ciepłą i wilgotną. To są takie kategorie, słuchajcie, które będziemy poznawać dalej w astrologii. Ciepłe, zimne, suche, mokre, tak? Pasywne, aktywne, tak? Jakby będziemy sobie dzielić też horoskopy na takie. Nie? Czyli słuchajcie, do powietrza przypisano, że jest ono, słuchajcie, ciepłe i generalnie mokre i w związku z czym odpowiada wiosnie. Prawda? Czyli od razu widzimy, jeżeli zobaczymy, że energia idzie do góry, prawda, że coś generalnie wzrasta, no to musi w tym uczestniczyć powietrze. A lato przypisano do ognia, prawda? Czyli temperamentu cholerycznego. Mamy w polskim języku takie słowo jak cholera. Prawda? Jak ktoś mówi, cholera mnie zaraz weźmie. Nie? To jak sądzicie, co się z nim zaraz będzie działo? Nie? Jak kogoś cholera weźmie, nie, to zaraz, słuchajcie, wybuchnie. Nie? Czyli generalnie za chwilę będzie po prostu jeszcze prawda, generalnie mocniej, prawda, się zachowywał. Czyli zobaczcie, lwy, kto tam jeszcze jest ognisty? Barany, prawda, i strzelce. Prawda? To są te znaki, które zostały przypisane do generalnie ognia, bo powietrze to bliźnięta, wagi i wodniki, nie? Czyli ogień lato, choleryczny i lato jest jakie? Ciepłe i suche. Prawda? Czyli to, co jest ciepłe i suche, będzie choleryczne. Prawda? Generalnie będzie ogniste. Im bardziej będzie ciepłe i suche, tym gorętsze będzie. Jesień z kolei, słuchajcie, jest jaka, słuchajcie? Sucha i zimna. Tak opisywali to Grecy. Nie? U nas, słuchajcie, nie zawsze, nie? Generalnie, bo u nas już potrafi porządnie zacząć lać w listopadzie, ale w Grecji może jeszcze, gdzie jakby ten system powstawał, tak nie jest, nie? Więc słuchajcie, jakby jesień przypisano do suchej i zimnej pory roku i uznano, słuchajcie, że będzie jej towarzyszyć żywioł, prawda, tudzież temperament, tudzież ten charakter melancholiczny, prawda? Czyli melancholiczne będą to znaki, które są ziemskie, prawda? Czyli generalnie mamy tutaj do czynienia z pannami, koziorożcami i bykami. I zostali nam flegmatycy. Tu oczywiście jest odpowiedni moment, żeby przypomnieć nam jakiś dowcip o flegmatyku, jak ktoś pamięta, z dzieciństwa. I słuchajcie, flegmatycy będą zimni i mokrzy. Śnieg jest mokry, przypominam, prawda? Generalnie stąd się to wzięło. I wodni to będą raki, skorpiony i ryby. Prawda? Czyli jakby woda jest tutaj, słuchajcie, flegmatyczna. Prawda? Tak, słuchajcie, zostało to przyporządkowane. Ten piękny wykres, który, słuchajcie, zrobiłam Wam, ja, słuchajcie, nie znoszę robić prezentacji, nie umiem robić takich prezentacji pięknych i kolorowych niestety, więc zawsze moje prezentacje właśnie tak wyglądają, jak tu je widzicie, ale ten wykres, który macie, tutaj podany sobie zapamiętajcie, on się, słuchajcie, przyda, prawda, do zapamiętywania różnych rzeczy. I teraz wspomnieliśmy, słuchajcie, o Arystotelesie, który właśnie podzielił tą budowę Wszechświata na podksiężycowy i nadksiężycowy, i generalnie jakby stwierdził, że właśnie w tym podksiężycowym wszystko się międli, prawda? Jakby te cztery żywioły tworzą materię, czyli nasze ciała również. I jakby zauważył, że elementy ciężkie, czyli ziemia i woda, dążą ku dołowi, prawda? Natomiast elementy lekkie, jak powietrze i ogień, dążą i ciążą ku górze. No i eter, który jest w tym piątym, prawda? Jakby piątym elementem, znajduje się w świecie nadksiężycowym, i tam to już jest zupełnie z tym eterem inna historia.
I teraz słuchajcie, Arystoteles jakby twierdził, że ciepłe i mokre powietrze, czyli wiosna, staje się ciepłym i suchym ogniem, czyli latem, które staje się suchą i zimną jesienią, ziemią, prawda, jesienią, która staje się zimną i mokrą wodą, czyli zimą, która z kolei znowu staje się ciepłym i mokrym powietrzem, czyli wiosną. Prawda? Czyli widzimy, słuchajcie, tutaj, że ta przemiana żywiołów, tak jak rysujemy sobie w przypadku astrologii chińskiej, takie drzewko całe, prawda? Taki pentagramik, po prostu sprytny, które się wspierają, które sobie pomagają, to jakby tutaj mamy odpowiednik tego w astrologii europejskiej. I teraz słuchajcie, Galen, genialny, słuchajcie, lekarz, jakby rozwijał tą teorię Hipokratesa i twierdził, że zdrowie wymaga równowagi pomiędzy czterema składnikami organizmu, prawda? Czyli tym śluzem, czarną żółcią, żółtą żółcią oraz krwią. I twierdził również, że charakter jest powiązany z ciałem. Prawda? Czyli jakby zobaczcie, z astrologicznego punktu widzenia otwieramy horoskop, prawda? Jakby ustalamy sobie, którego z żywiołów, czyli którego z temperamentu mamy najwięcej, którego mamy najmniej, prawda? I możemy sobie przez to określić, jakim typem jesteśmy, którym, prawda, jakby z tych czterech temperamentów jesteśmy. No i generalnie, słuchajcie, możemy jakby przez to kombinować sobie, co będzie nam sprzyjać, a czego powinniśmy unikać. I tak tutaj pisze, że bystry, inteligentny charakter duszy powstaje z humoru cholerycznego, niewzruszony i stanowczy z melancholicznego. Prawda? Czyli pamiętamy, choleryczny to są barany, lwy, strzelce, niewzruszony i stanowczy z melancholicznego, czyli byki, koziorożce i panny, prosty i głupi z krwistego, sorry, bliźnięta wagi i wodniki, tak nas opisał, nie wiem dlaczego może nas nie lubił, natura śluzu, flegma, czyli tutaj mówi o flegmatykach, czyli rakach, skorpionach i rybach, jest bezużyteczna w formowaniu charakteru i wygląda na to, że na charakter ma wpływ trawione pożywienie. Czyli jak jesteś rakiem, skorpionem i rybą, to jakby według Galena, to jaki masz charakter, w dużej mierze zależy od tego, co jesz. No, więc jakby widzicie, nie? Po prostu pomysł, że jesteś tym, czym jesz, nie? Jak widać, słuchajcie, nie jest taki nowy. Tutaj znajdujemy jakieś pierwsze, prawda, odniki tego. I zauważył Galen, że ciepłe i mokre, czyli woda i powietrze, będzie sprzyjać wzrostowi i życiu. Natomiast zimne i suche, czyli ziemia i ogień, będzie ograniczać. I teraz słuchajcie, to co jest ważne, to to, że astrologia grecka i późniejsza również, prawda, jak mieliśmy do czynienia z tą tabelką na poprzednich zajęciach czytania Lilego, przypisała również planety do poszczególnych temperamentów. I zobaczcie, Saturn, znany nam szef koziorożca i wodnika, czyli znaków zimowych, jest zimny i suchy. Prawda? Jowisz, szef ryb i strzelca, jest mokry i ciepły. Mars, szef barana i skorpiona, jest suchy i ciepły. Słońce, szef lwa, jest suche i ciepłe. Wenus jest zimna i mokra. Księżyc jest zimny i mokry. I Merkury raczej jest zimny i suchy. To jest oczywiście, słuchajcie, tabelka skrócona, tabelka podstawowa, dlatego że jeżeli ktoś chciałby się bardziej w to wkręcać, to odkryje, że ta natura planety zmieniała się w zależności od tego, czy wschodzi ona przed Słońcem na niebie w konkretnym horoskopie, czy po Słońcu. Tak? Więc jakby tutaj też mogą być takie dodatkowe jakby zmiany jej planety, zmiany jej temperamentu. Ale takie główne, podstawowe jej przypisanie to jest właśnie ta tabelka. I teraz słuchajcie, wracamy do naszych żywiołów i wracamy do naszych temperamentów. Nie? Czyli jakby na pierwszy ogień weźmiemy sobie sangwiników, czyli tych krwistych, ta, jakby osobników, czyli powietrznych, czyli kto jest powietrzny? Baran, bliźnięta, wagi i wodniki. I teraz słuchajcie, jakby planetarnym władcą astrologii klasycznej tego segmentu, prawda, jakby zodiaku, czyli powietrza, jest Jowisz, odpowiada on młodości jako takiej i pomimo tego, co Galen pisał, starożytni uznawali, że jest to zdecydowanie najlepszy temperament. Ale teraz słuchajcie, jakby zobaczcie, jak mamy takie testy nowe psychologiczne, prawda? W sieci znajdziemy ich sporo. Określ swój temperament, prawda? Albo opisy gdzieś tam w sieci, prawda? Że baran jest temperamentem takim, a byk jest takim. To zobaczcie, my już widzimy, że musimy wziąć pod uwagę cały horoskop, prawda? Jakby policzyć sobie, ile mamy planet, w jakim żywiole. Zliczyć sobie to wszystko, najczęściej w formie tabelki i wtedy się okaże.
Czy na przykład może być tak, że mam słońce w znaku bliźniąt, ale całą resztę horoskopu ważną mam w znakach wody. Czyli bardziej będę wtedy flegmatykiem niż sangwinikiem. Prawda? Więc jakby tutaj, słuchajcie, nie ma jednej metody zliczania tego. Autorzy się różnią co do tego, co było najważniejsze, więc po prostu najlepiej jest zrobić tak, że pójść na masę. Nie? Czyli po prostu zobaczyć, w jakich znakach zodiaku mamy po prostu najwięcej. I oczywiście, słuchajcie, najistotniejsze dla określenia temperamentu jest ascendent, słońce i księżyc. Tutaj jakby te trzy elementy, jakby możemy im dodać dwa punkciki, a reszcie znaków zodiaku i osi po jednym punkciku. Prawda? Żeby sobie zobaczyć, słuchajcie, czym jesteśmy, nie? Czasami, słuchajcie, będą takie horoskopy, których nawet nie ma co liczyć, bo tylko otwieracie i widzicie, prawda? Że wszystko jest w ogniu albo wszystko jest w powietrzu. Prawda? A czasami trzeba policzyć, bo może się okazać, że jest trochę to zaskakujące. Nie, i teraz słuchajcie, jakby starożytni uważali, że powietrze dlatego jest fajne, że powietrze naturalnie wznosi się do góry, a więc ludzie sangwiniczni są z natury bardzo zmotywowani. Prawda? Czyli tak jak zobaczcie powietrze, nie? Jak myślimy o powietrzu, to myślimy o żywiole, który się non-stop kolor co? Przemieszcza. Prawda? Powietrze jest w ciągłym ruchu. Powietrze dociera wszędzie. Co nam się kojarzy z powietrzem? Wiatr. Nie da się zatrzymać wiatru. Nie da się spowodować, żeby przestał wiać albo zmienił kierunek. Prawda? Jeżeli, słuchajcie, wiatr też jest synonimem tego, co dociera wszędzie, prawda? Co ożywia, co przewietrza. A więc dlatego, słuchajcie, jakby ci, którzy mają dużo powietrza w swoim horoskopie, to będą osoby, które się w trochę podobny sposób będą zachowywać. Czy będą przywiązane do jednego miejsca? Nie, prawda? Ponieważ powietrze jest elementem, którego nie da się zatrzymać, prawda? Jakby w jednym miejscu, nie? Ale tutaj starożytni dokładnie jakby pisali, że przede wszystkim, prawda, jakby będą to osoby, które są mega zmotywowane, prawda, jako takie. I teraz słuchajcie, cechą powietrza, czyli sangwinicznego temperamentu, będzie przede wszystkim radość, nastawienie społeczne, optymizm, wiara w siebie. Będą to ludzie, którzy są bardzo wspierający dla innych, mogą być popularni, bardzo ambitni, urokliwi, szukający nowych okazji, ale też zmienni. Prawda? Czyli jakby taką wadą tego temperamentu, czyli powietrza, może być popisywanie się, często poczucie wyższości, brak pewnej głębi. Prawda? Zobaczcie to, zwłaszcza znaki wodne będą mówić, że ty jesteś taki powierzchowny, prawda? No bo powietrze nie dociera głęboko pod ziemię. Znaczy w sensie my wiemy, że dociera, nie? Ale to jest tak, że generalnie jakby tam, prawda, raczej halnego się nie spodziewamy. Nie? No i też jakby starożytni zauważali, że będzie ich cechować pewna niechęć do uzupełniania wiedzy, czyli nie będą to osobnicy, którzy ryją jakiś temat, natomiast będzie dla nich bardzo ważne to, żeby być z innymi ludźmi. No zobaczcie, kogo tutaj mamy? Bliźnięta, wagi i wodniki, prawda? Czyli dwa najbardziej towarzyskie znaki zodiaku, prawda? No bo jest to bliźnięta i waga. One zdecydowanie należą do tych, którzy no, w samotności nie czują się najlepiej, nie? I zagrożenia zdrowia według starożytnych, to z uwagi na jakby dużą ilość tej mokrości, prawda, jakby wilgoci, może się to przekładać na tycie, picie, oczywiście nie chodzi mi tutaj o picie na łęczowianki, nie tylko picie napojów wyskokowych, choroby zębów oraz schorzenia krwi, prawda? Czyli jeżeli zobaczymy, że mamy tego temperamentu powietrznego w sobie bardzo dużo, to ograniczamy spożycie alkoholi, dbamy o uzębienie, prawda? No i musimy uważać, prawda, jakby robić różnego rodzaju, prawda, analizy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest z krwią ok. Ogniści, nie? Czyli słuchajcie, kto jest ognisty? Prawda? Słuchajcie, tu piszą, czy zliczamy planety pokoleniowe? Prawda? Jest pytanie. Wiesz co, starożytni ich nie zliczali, bo ich nie znali. Ja bym ich nie zliczała. Chyba że zliczałabym, jeżeli one są w aspekcie do świata. Wtedy można zliczyć, nie? Przetestuj na paru horoskopach i zobacz, jak będzie. Nie? Ale raczej starożytni nie brali tego pod uwagę, prawda? Tu ktoś pisze, prawda? No nie, pogubiłam się. Skorpionem władał przecież Mars pierwotnie, dalej włada. Pluton tam się wpiął, ale Mars tam dalej jest silny. A teraz okaże się, że baranem z ascendentem w skorpionie jestem flegmatyczką, bo księżyc też mam w skorpionie. No. Może tak się okazać. Bo zobacz, jaka jest różnica. Prawda? Zobacz. Mars w baranie jest dzienny, wiosenny.
Mars w Skorpionie jest nocny i jesienny. Mars w Baranie wyrusza na wojnę, Mars w Skorpionie broni swojego obejścia. Prawda? Czyli jeżeli jesteś baranem z ascendentem w Skorpionie, prawda, to nie zatracisz marsowych właściwości. Ale ten flegmatyzm, prawda, czyli ta woda w horoskopie, może ci dodawać intensywności uczuć i emocji. Prawda? Czyli nie pójdziesz na wojnę dlatego, że jest wojna, nie? I fajnie by było komuś poderżnąć gardziało, tylko pójdziesz na wojnę, jak ci wdepną na odcisk. To jest ta różnica. Prawda? Że musi pewien zaskok emocjonalny, który jest charakterystyczny dla wody, nastąpić. Prawda? Czyli będziesz mogła mieć charakter flegmatyczny. Bo jakby cechą charakteru flegmatycznego jest to, że jest motywowany czym? Emocją. Prawda? Pierwsza motywacja to jest emocja. Nie? Bo zobaczcie, my tu zostawiamy takie wydarzenia, nie? Takie proste skojarzenia, nie? Że flegma, nie idzie flegma. Nie? To nie o to tu chodzi. Że on jest taki, prawda? Generalnie. Bo jak zaskoczy, to może być szybszy, prawda, niż generalnie wszyscy dalej, prawda, jakby chodzący. No Mars jest suchy i gorący. Ale w Skorpionie, prawda, to widzicie, tu trzeba się bardziej w to wkręcić, nie? Gdzie on ci wschodzi, przed słońcem czy za słońcem, nie? To widzicie, to się tam wydaje, że to jest takie proste, nie? Ale tą bazę, prawda, jakby słuchajcie, poznajemy dzisiaj. Potem się będziemy w to wkręcać, nie? I Mars włada Skorpionem jako taki. To jest tym starym szefem Skorpiona, Pluton został tam dostawiony, nie? I teraz zobaczcie, nie? Jakby cały czas pamiętamy, nie? Bo to jest najważniejsze, prawda? Że w przypadku powietrza, prawda? Jakby co jest ważne? Krew. Krew jest w czym? W ciągłym ruchu, prawda? Jeżeli krew przestanie ci krążyć, to co się stanie? Umrzesz, nie? W związku z czym to, co jest powietrzne, stale się rusza. Stale się rusza, prawda? Stale szuka nowej okazji. Nie może się zatrzymać. Prawda? Bo jak się zatrzyma, to umrze, nie? Czyli jakby wracając do tych naszych smoczych linii, prawda? Jeżeli będziemy starali się przejść przez miasto, prawda? I popatrzeć, które miejsca są powietrzne, to jakie miejsca by się tam kojarzyły z czymś, co jest powietrzne? Gdzie jest ciągły ruch? Góry będą powietrzne, nie? Ale w mieście. PKP, ulica, nie? Biedrona, nie? W sobotę. Rynek, prawda? Widzicie? Stacja benzynowa, skrzyżowanie, prawda? Tam jest ciągły ruch, prawda? Wesołe miasteczko dla dzieci, bo się kręci, nie? Kafejki internetowe, bo się cały czas kręci. Prąd płynie w tych urządzeniach, zobaczcie. One są powietrzne, bo prąd w nich płynie i przekazują informacje, nie? Słuchajcie, to jest tak, że astrologia też uczy nas takiego specyficznego, magicznego spojrzenia. Trochę innego, nie? Niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Prawda? Więc jakby powietrzne cały czas się rusza, nie? Nigdy nie zasypia, cały czas jest czujne. Jak się zatrzyma, to umrze, nie? Więc zobaczcie, nie? Waga, wodnik, bliźnięta, nie? To jest to, jak się Iza śmieje, nie? Że spróbować zrobić zdjęcie bliźnięta. Bliźnie cały czas rusza rękami. Zobaczcie, co robi normalna waga. Cały czas, nie? Wisi na telefonie, gada do kogoś, nie? Co robi normalny wodnik? Tak mu zwoje chodzą, nie? Cały czas siedzi, myśli, rozkminia. Prawda? Więc jakby już widzimy, nie? Że jeżeli mamy jakiś element, prawda, w horoskopie, w tym jakby trygonie, bo też czasami się tak nazywa, trygon powietrzny, prawda? W tym, w powietrzu, prawda? Jakby w tych znakach, które przynależą do tego sangwinicznego temperamentu, to ten element, prawda, jakby musi się ciągle ruszać. Czyli teraz zobaczcie. Masz Wenus w bliźnięta. To co ci się podoba? Alicja ma, ja też mam, nie? Gdzie ci najlepiej? W podróży, jak gdzieś idziesz, jak coś się dzieje, prawda? Podróżować, kierowcy rajdowi, dokładnie, słuchajcie. Wracałam, słuchajcie, wczoraj z Zakopanego i tak, słuchajcie, stałam i gadałam z kierowcą Flixbusa. I jak się prowadzi te Flixbusy, nie? Bo te autokary takie są krótsze, nie? A to mówi tak, mówi, a tam pani mówi, to proste generalnie. Ja mówię, wie pan, mówi, jakbym nie była tym, kim jestem, nie? Tylko bym się urodziła facetem, to pewnie bym była kierowcem, nie? Bym po prostu jeździła po prostu dużo, nie? Zawsze mówię, w razie czego, mówię, mogę zostać taksówkarką, nie? Nie mam z tym problemu, ja uwielbiam jeździć, nie? Prawda? A gościu mówi, no wie pani, nigdy nie jest za późno, autobus to się bardzo łatwo prowadzi, nie? Wszyscy spieprzają generalnie z drogi, jak pani tym jedzie, nie? Więc jakby zobaczcie, Wenus bliźnięta, prawda? Co lubisz? Prawda? Zobaczcie, lubisz to, co jest w ciągłym ruchu, co się zmienia. Tak?
Więc jak Gabriela ma Wenus w bliźniętach w 29 stopniu, to ona dalej jest w bliźniętach. Nie jest w raku, nie tarza się w pierona, nie? Generalnie. Tylko jest w bliźniętach, nie? Więc zobaczcie, jak masz Marsa w wadze, nie? To on też jakby do czego będzie dążył. Co lubi Mars w wadze? Powojować, nie? Z innymi ludźmi. Troszeczkę, ale nie oczywiście w taki sposób, wiecie, hamowany. Tylko robić coś razem. Prawda? Widzicie, razem, waga. Żeby się coś działo, żeby się kręciło. Prawda? Widzicie, bo żeby się kręciło. Prawda? To są znaki powietrza. I teraz słuchajcie, cholerycy, czyli ogniści, czyli barany, lwy i strzelce. Ich planetarni władcy to Słońce i Mars, prawda? Czyli Słońce i Mars władają tym temperamentem. Jest to, słuchajcie, wczesna młodość, jakby ten etap życia został przypisany do wczesnej młodości. I jakby tak opisywali to starożytni, że powietrze chce być na samej górze, prawda? Znaczy ogień, przepraszam, tu jest błąd w prezentacji. Ogień chce być na samej górze, bo powietrze chce być wysoko, ogień jeszcze wyżej, więc ludzie są jeszcze bardziej zmotywowani, prawda? Jakby jeszcze bardziej tacy, wiecie, nie? Po prostu drapieżni i skoczni. I teraz jakby przypisano im też Marsa i Saturna, które, słuchajcie, mówią o jednej rzeczy, prawda? Że pamiętamy z poprzedniego wykładu, że Mars i Saturn to malefiki, nie? A malefiki zawdzięczają swoją złą sławę temu, że są trudne do kontroli. Prawda? Wenus, jak ci powie, o, jaki jesteś miły, przyniosę ci ciastko jutro, prawda? To rano, jak się obudzi, to przygotuje dla ciebie ciastko, nie? Natomiast Mars i Saturn nie do końca wiadomo, czego się po nich spodziewać. Prawda? Bo możesz nie dostać ciastka, tylko karczemną awanturę, nie? Albo zimny opiernicz, nie? W przypadku Saturna. Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że jakby w tym temperamencie cholerycznym, prawda, zawsze będzie z tego powodu coś, co jest strasznie trudne do skontrolowania. Nawet właścicielowi horoskopu. Prawda? Czyli im więcej masz w ogniu, tym bardziej możesz być popędliwy. Prawda? Czyli tak ci pozrobią, nie? A ty już od razu, prawda? Generalnie lecisz, nie? Natomiast słuchajcie, takie cechy dobre w nich to jest przede wszystkim ambicja, prawda? No bo chcą coraz bardziej do góry. Honor, bardzo silne poczucie honoru. Sukces, nastawienie na to, że osiągnięcie tego sukcesu jest możliwe, bardzo silna wola. Oczywiście, słuchajcie, zdolności przywódcze, prawda? No bo co to oznacza? Jeżeli masz zdolności przywódcze, to znaczy, że potrafisz porwać innych ludzi do działania. Prawda? Powiedzieć im, w prawo idziemy, nie? I masz dostatecznie dużo energii, żeby oni poszli za tobą w prawo. I najczęściej ze zdolnościami przywódczymi, sukcesem, ambicją i silną wolą wiąże się co? Dobre zdanie o sobie. Prawda? I dla mnie, słuchajcie, najważniejsze w temperamencie cholerycznym jest to, że tacy ludzie są nastawieni na cel i są bardzo szybcy w zdobyciu tego celu. Czyli ważne jest tu i teraz. Prawda? Zobaczcie, lew. Przepraszam, bo tu mi skacze koło. Chodź, proszę bardzo. Proszę. Nie, czyli słuchajcie, jest to lew, strzelec i baran, prawda? Czyli one te znaki, prawda, jakby ogniste, choleryczne, będą przede wszystkim nastawione na cel i będą chciały, żeby ten cel był osiągnięty bardzo, bardzo, bardzo szybko. I słuchajcie, w redakcji nasza szefowa jest baranem. I my wszyscy jesteśmy nauczeni, że jeżeli ona czegoś chce i wydaje nam polecenie, to mamy to zrobić szybko. Nie jutro, zaraz, prawda? Nie za 4 godziny, tylko teraz mamy to zrobić szybko. Natomiast oczywiście, słuchajcie, starożytni pisali tak, nie? Że z uwagi na to, że Mars jest tą planetą bardzo trudną do kontrolowania, w związku z czym chce jeszcze więcej i chce jeszcze szybciej. Czyli takie cechy negatywne w przypadku cholerycznych to jest wściekłość, nieopanowanie, agresja i brak cierpliwości. Oraz często skupienie na szczegółach, które w danym momencie przyszły im do głowy i brak szerszej perspektywy. Prawda? No bo chcę tu i teraz, zaraz. Nie pomyślę, nie zastanowię się. I teraz też tak uważano, że choleryczni, czyli ogień, nie socjalizuje się tak łatwo. Prawda? Czyli trudno jest, jeżeli masz bardzo dużo tego ognia w horoskopie, a być cichym wtedy, kiedy ci każą być grzecznym, a ty nie masz ochoty być grzecznym. Tak? Więc często jest tak, że masz te społeczne normy za nic. I też Grecy pisali, że chcą być oddzielnie, uważają, że są ważniejsi, lepsi, dzielą świat na kategorie, no i zagrożenia zdrowia to jest przede wszystkim gorąco jako nadciśnienie. Przepraszam, muszę go tutaj trochę uspokoić.
Czwarko, ty jesteś klasyczny, choleryczny, wielki kocur. Po prostu. To jest przede wszystkim tak, słuchajcie, gorąco jako nadciśnienie, związane z tym migreny, gorączki, poparzenia, no i oczywiście zranienia. Co oczywiście, słuchajcie, nie jest wcale takie trudne do zrobienia sobie, no bo jak pędzisz gdzieś przed siebie, no to nie patrzysz, nie, że coś jest generalnie gorące, że możesz się o coś potknąć, że możesz się zranić. I tak zalecali dawni lekarze, że żeby się dobrze czuli choleryczni, mają, uwaga, schudnąć i nie solić. Nie? I umiejscowienie tego temperamentu uważano, że mieści się w woreczku żółciowym. I znaki ogniste, choleryczne, czyli baran, lew i strzelec. Właśnie widzę, że on tutaj ukradł show po prostu całkowicie. Właściwie to jego ogon ukradł show. A teraz, słuchajcie, nie było przez tydzień, w związku z czym ponoszę teraz karę za brak właściwej opieki nad kotami, co jest nieprawdą, bo były pod bardzo dobrą opieką. Ta, aczkolwiek teraz są takie właśnie, widzicie, nie, że przyłażą. Czekajcie, tu wam to pokażę, jest w pełni bezpieczny i generalnie zadowolony teraz. Dobrze, mam nadzieję, że teraz jak już zaistniał, to będzie leżał spokojnie. To jest jeden z moich trzech kotów o nazwie Spark. No, to jest kot rządzący, najważniejszy. To jest pan hrabia. Główny lek. I tak można powiedzieć, nie? Że słuchajcie, czyli prawda, jakby choleryczność to już widzimy, prawda? Związana jest z ogniem, związana jest z aktywnością, związana jest z działaniem i będziemy jej szukać w tych wszystkich miejscach, w których następuje jakieś spięcie, prawda? Bo to jest ogień, w którym się coś dzieje, w którym wszyscy biegną, prawda? I już widzimy, że będzie się dobrze łączyć ogień z powietrzem, prawda? Ponieważ w tych miejscach, gdzie jest dużo ruchu, łatwo jest o to, żeby się coś zapaliło. Prawda? W związku z czym jakby zapamiętujemy, że ogień nakręca powietrze, a powietrze nakręca ogień. Nie? Czyli widzicie, nie? Powietrzni i ogniści będą się bardzo dobrze czuli w swoim towarzystwie. No bo ognisty rzuca pomysł, nie? A powietrzny z radością się rzuca w ten pomysł. Albo odwrotnie. Nie? Dlatego na przykład jak ja jestem mega bliźniakiem, to ja bardzo lubię ludzi spod znaku barana, lubię barany, lwy, lubię strzelce. Prawda? Dlatego, że przy nich się coś dzieje, nie nudzę się, nie? Natomiast słuchajcie, z rakami, no nie mam problemu, prawda? Bo po prostu nie bardzo czaję, o co w tych uczuciach i emocjach chodzi. Ale najpierw melancholicy, nie? Czyli słuchajcie, ci ziemiści, prawda? Czyli ziemski trygon, czyli koziorożce, byki i panny. Jesień, prawda? Przypisana do tego temperamentu jest. Słońca u planetarni władcy, prawda? To jest, słuchajcie, przede wszystkim Merkury i Saturn, król melancholii. Wiek średni, Ziemia jest na samym dole, prawda? Zimno i sucho, jak uważali starożytni, to zasady przeciwstawne życiu, więc uważano, że jakby przewaga tego temperamentu może nam pokazać, że są to ludzie najsi zdrowotni, mało pożądany przez starożytnych temperament. Ale, prawda, jakby z uwagi na to, że słuchajcie, no dawniej przede wszystkim miałeś albo uprawiać rolę, albo ganiać za kozami, nie? Albo generalnie wziąć tarczę i miecz i generalnie wojować, nie? A ja tu melancholicy. To bardziej postrzegani byli jako osobnicy, którzy siedzą i się nad wszystkim zastanawiają. Prawda? Czyli zobaczcie, melancholiczny, zanim się ruszy, to się musi zastanowić. Prawda? Czyli dlatego macie tutaj w prezentacji podkreślone, to co według mnie jest absolutnie najważniejsze, to to, że tacy ludzie nie działają bez przemyślenia. Wszystko musi się ułożyć. Nie? Widzicie, energia idzie w dół. Nie, nie ma, że na szybko. Prawda? Spokojnie i powoli. Nie? Jak ja to mówię, nisko osadzone. Nie? Ograniczenie prędkości do 30 km. Nie? I przepustowość 2 osoby na godzinę. Nie? W dół energia idzie. Saturn też, który tym temperamentem współwłada, jakby odpowiada za to, że ten, prawda, jakby temperament postrzegany był jako taki typ samotnika, nawet takiego, słuchajcie, posępnego ponuraka. Tu jest taka słynna, słuchajcie, praca Dürera, Melancholia. Tam siedzi właśnie taki Saturn, wszystko tam ma, słuchajcie, kosę, klepsydrę, prawda, jakby ta melancholia uważana była właśnie za taki temperament bardzo ponury, prawda? Natomiast, słuchajcie, jako charakter dawała zawsze ostrożność, zdolność planowania, wytrwałość, oraz też pewną zdolność do trzymania się ustalonego planu. Nie? Natomiast starożytni twierdzili, że sukces możliwy do osiągnięcia, ale w wyniku ciężkiej pracy i uporu. Może być brak optymizmu, taki przyciężkawy realizm. Nie, bo zobaczcie, powietrzny pędzi przed siebie,
a melancholijny siedzi i rozkmija. Może się z tym wiązać poczucie winy, unikanie ludzi, poczucie bycia gorszym, izolowanie się i jednoczesne pragnienie bycia z kimś. Więc taki tu mamy, widzicie, nie? Jakby pewną pożywkę dla różnego rodzaju kompleksów. No i zagrożenia zdrowia, to nikogo nie zdziwię. Nadmiar zimna i suchości, czyli mają się ciepło trzymać i nie oszczędzać na ogrzewaniu. I może być kaszel, problemy ze skórą, skóra jest organem saturnicznym, artretyzm, żółtaczka, a ta jako taka, co jeszcze słuchajcie, paranoja, lęki. No i słuchajcie, potrzeba mokrego, ciepłego jedzenia i zdrowego tłuszczu. Ta tak starożytni, słuchajcie, zaleca. Nie? I teraz czekajcie, zobaczymy. Tu ktoś pisze, że stary jest bykiem, a ja baranem. Sam się śmieje, że jest 10 latcem we wszystkim. No właśnie, słuchajcie, ale to potrafią być dobre połączenia, nie? Bo pewnie ty masz coś w byku, albo coś w baranie, nie? I są tam koniunkcje. To właśnie ktoś dokładnie. Co ja powiem, że chcę zrobić, to ten stopuje. No ale widzicie, prawda? Jakby to potrzeba przemyślenia. Widzicie, bo ziemia, dół, nie? Musi się opłacić. Zobaczcie. Ziemia powie tak, wszystko wymaga czasu, prawda? Wszystko musi mieć swój rytm. Nie możesz czegoś porzucić i przeskoczyć w inne miejsce, jak powiesz. Prawda? Zobaczcie, tu jest ta kotwica, prawda? Która trzyma. Nie? I to generalnie koziorożec, byk i panna, te trzy znaki zodiaku. No i teraz proszę, żeby ktoś przypomniał jakiś dowcip o flegmatykach, czyli wodni, tak zostali nieładnie nazwani, nie? Tu ktoś się dalej śmieją wszyscy z melancholików, że jak ta krowa, co dalej niech łańcuch sięga, nie pójdzie. No pewnie, że nie pójdzie. Po co? Jeszcze coś się złego stanie, albo ktoś przyjdzie i trzeba pilnować swojego. Zobaczcie, to jest byko koziorożcowo pan miastę nastawienie. Pielęgnuj to, co masz. Nie? I teraz słuchajcie, flegmatycy, nie? Czyli wodni. Tak możemy powiedzieć, nie? Że przypisani są do zimy. Zimą co się dzieje? Śnieg, prawda? Śnieg to jest woda zmarznięta. Ona się rozpuści i będzie nawilżać, prawda? Jakby całą Ziemię. Planetarni władcy, Wenus i Księżyc. I czas, okres życia, starość, prawda? Jako taka. Najmniej pożądany przez starożytny temperament. Trudny do zmotywowania, no bo wszystko to marność i jest zima, nie? Wenus i Księżyc zwracają uwagę na co? Na nastroje, prawda? Czyli zobaczcie, daje to, ale wiecie, ten najmniej pożądany przez starożytnych, to musimy tutaj zawsze pamiętać o tym, że warunki życia wtedy w skraj biedzie, prawda, chłodzie i głodzie były zupełnie inne. Prawda? My dzisiaj możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli czuciowi, współczujący i szczodrzy. Nie mam problemu, prawda, podzielić się oscypkami, które przywiozłam z Zakopanego, bo miałam na nie kasę i kupiłam ich dużo, nie? Ale gdybym miała jednego oscypka, nie, generalnie, i ani widoku, słuchajcie, na zakupy przez najbliższe 3 tygodnie, to może już bym nie była taka skłonna, prawda? Więc jakby rozumiecie, o co chodzi, prawda? Że jakby dlatego tu pisano, że najmniej pożądany, bo zawsze, słuchajcie, musimy to przystosować do pewnych warunków. Widzicie, Mars, prawda, czyli ta siła, agresja był najbardziej pożądany, Mars i Słońce. Bo takie były warunki życia wtedy, nie? Że jak nie miałeś tego silnego Marsa i Słońca, to przyszli ci, co mieli i ci zabrali wszystko, co miałeś. Da? Więc dlatego, słuchajcie, jakby nie płaczemy, jak odkryjemy dużo tego flegmatycznego charakteru w sobie. I teraz jakby pamiętamy, że motywacja wypływa z emocji, nie? Czyli zobaczcie, flegmatycy to będą raki, skorpiony i ryby. Jeżeli czegoś nie czuję, to tego nie robię. Nie? Zmuś raka, żeby, nie wiem, prawda, był z kimś, z kim on nie chce być. Albo żeby, nie wiem, masz dziecko, które ma na przykład jakiś element w raku, nie? Na przykład księżyc w raku, nie? Masz małe dziecko i chcesz je nakarmić marchewką, bo ona jest taka zdrowa, a twoja latorośl z księżycem w raku nie lubi marchew. Zje? Możesz zabić inne. Nie zabijesz, bo kochasz, nie? Bo jak to ma księżyc w raczku, to się to kocha, nie? Więc po prostu wymiękniesz i nigdy więcej nie będzie podawana marchewka. Widzicie? To jest siła, prawda? Jakby flegmatyka. Więc nie można bagatelizować tej siły, prawda? Bo to jest siła, to Maja, prawda? No ale widzisz Maja, prawda, o co chodzi? Była marchewka? Pluje marchewką i ktoś ci poda marchewkę? W ogóle śmie rodzina na Wielkanoc podać marchewkę? Nie, bo się boją, że zobaczą focha na twojej twarzy, nie? Po prostu. Więc jakby widzicie, siła emocji i uczuć, prawda? Natomiast motywacja wynika tutaj z emocji. I teraz słuchajcie, jakby ludzie flegmatyczni, z racji tego, że jak jesteś, prawda,
Nie wątpisz, jak ma księżyc w raku, to jest słodziakiem. To zobaczcie, prawda? Jakby są zdystansowani, skromni, wstydliwi, bo zobaczcie, wstydliwi z punktu widzenia tych choleryków i powietrznych, którzy z punktu widzenia flegmatycznego są po prostu zbyt pewnymi siebie, prawda, generalnie osobami, które generalnie po prostu nie zwracają uwagi na to, co powinni, prawda? Zobaczcie, nie ma lepszych i gorszych, prawda? Są cztery różne punkty widzenia, prawda? Cztery różne możliwe sposoby postrzegania rzeczywistości, nie? Czyli zobaczcie, raczki, skorpiony i ryby będą miały kontemplacyjną naturę, głębokie przemyślenia, bardziej mogą być skupieni na ogólnych sprawach i ideach niż na jakichś praktycznych rozwiązaniach. No i z uwagi na to, że jest Wenus tutaj, mogą być problemy z uzależnieniem. Tak to starożytni pisali. No i oczywiście, słuchajcie, lubią być w domu, chcą czuć duchowe połączenie z innymi, nie? No to jest chyba oczywiste, nie? Że jak jesteś raczkiem, to generalnie chcesz czuć duchowe połączenie. Gdzie ma tutaj dalej, słuchajcie, opisane? Tu mam, prawda? Mają swoje niezmienne zwyczaje? Spróbuj przekonać skorpiona, żeby spróbował czegoś nowego, nie? Nie jest to takie łatwe. Nie lubią obcych, trzymają się swojej grupy, bo widzicie, tam jest bezpiecznie. Ale też są bardzo życzliwi dla swoich. No i oczywiście problemy ze strukturami i odpowiedzialnością, które znaki wodne po prostu ignoruję. Koniec. Mnie ta zasada nie dotyczy. Nie? Koniec. Dziękuję. Nie? I zagrożenia zdrowia to przede wszystkim nadmierne zimno. Ale problem polega na tym, że oni się lepiej czują, jak jest zimno. W związku z czym narażają się na przeziębienia, mogą też cierpieć z uwagi na alergię, anemię, niedociśnienie, osłabiony system trawienny, słaby metabolizm. I słuchajcie, jakby Galen nie zalecał wegetarianizmu w przypadku tych znaków zodiaku. Ale ja uważam, że dzisiaj można by naprawdę ułożyć dobrą dietę wegetariańską i dla znaków wodnych, czyli flegmatycznych, prawda? Czyli jakby mówimy tu o rakach, skorpionach i rybach, nie? Czyli słuchajcie, co z tym robimy, nie? Przede wszystkim, słuchajcie, jakby to, co z tym robimy, to wliczamy sobie elementy, prawda, w naszym horoskopie i zastanawiamy się, czy nam to pasuje, nie? Czy rzeczywiście jakby spostrzegamy tego typu przełożenia, bo słuchajcie, jakby w astrologii zawsze trzeba pamiętać, nie? Że to, co nam wyszło, to jest super, że nam wyszło, ale nasze doświadczenie musi to potwierdzić, nie? Czyli jakby ja zawsze proponuję, żeby wyjąć też horoskopy bliskich wam ludzi i po prostu popatrzeć, co się będzie działo, nie? Bo może się okazać, że Czesiek no jest, jest cholerykiem, nie? A Stasiek no jednak jest flegmatykiem. Tak? Więc jakby patrzymy sobie na to. I teraz słuchajcie, ten pierwszy podział, prawda, na żywioły, czyli na te temperamenty, czyli na też tak zwane trygony, prawda, jako takie, bo widzicie, trzy znaki zodiaku będą wchodziły w skład każdej grupy, to jest podział pierwszy. Ta jakby zodiaku. Drugi podział zodiaku, który się będzie nakładać na ten pierwszy, dzieli nam zodiak na trzy jakości, prawda? Czyli jakość kardynalną, jakość stałą i jakąś zmienną. I teraz o co tu z tym podziałem chodzi? Chodzi, słuchajcie, o to, że ci, którzy są w znakach kardynalnych, może tak, znaki kardynalne to są te znaki zodiaku, które rozpoczynają nową porę roku. Czyli baran będzie nam zaczynać wiosnę. Rak jest w tej grupie, bo lato zaczyna. Waga, bo zaczyna jesień. I koziorożec, bo zaczyna zimę. Prawda? Czyli jakby od razu pamiętamy, nie? Cztery znaki zawsze w grupie, która nazywana jest jakościami. Prawda? Czyli zobaczcie, każdy znak zodiaku będzie miał przypisaną sobie jakość i będzie miał przypisany sobie ten żywioł, prawda? Jako taki. Czyli nasz baranek ognisty, gorący, suchy, szef Mars, zaczyna wiosnę. Jak słońce wkracza do barana, to jest równonoc wiosenna. Prawda? Jak słońce wkracza do raka, wodny, prawda? Szefem jest księżyc, to zaczyna się lato i mamy przesilenie letnie. Prawda? Analogicznie w wadze mamy równonoc jesienną. I jak słońce wkracza do koziorożca, to mamy przesilenie zimowe. Słuchajcie. A mówiliśmy sobie na pierwszych zajęciach, że te cztery dni w roku, prawda, są absolutnie kluczowe dla astrologii, ponieważ na nich jest osadzony cały nasz zodiak, który z tej przyczyny nazywa się zodiakiem tropikalnym. Prawda? Czyli jakby mówiliśmy sobie o tym, że my nie zależymy od gwiazd stałych. My zależymy od tych czterech dni w roku. Prawda? I jakby do nich, do tego, co się dzieje, prawda, jakby w tych czterech dniach, nasz zodiak jest całkowicie dopasowany.
Oczywiście, słuchajcie, na półkuli południowej jest odwrotnie, nie? Ale Grecy się tym za bardzo nie przejmowali. I dzisiejsi Australijczycy też się tym za bardzo nie przejmują, nie? Ale to zupełnie inna historia, nie? Czy powinno się odwracać, czy nie, w którą tu nie będziemy dzisiaj wchodzić. I teraz słuchajcie, jakby kardynalne znaki uznawane były za takie, które z racji tego, że zaczynają nową porę roku, mają największego, jakby to powiedzieć nieładnie, kopa. Czyli prawda? Ta energia, słuchajcie, ten żywioł w nich, jeżeli wyraża się żywioł w jakości kardynalnej, to jest najmocniejszy. Jest taki, jakby to powiedzieć, pure, taki czysty, nie? Taki ostry, taki pewny siebie, nie? Dlatego, że taki 100%, nie? Czyli w baranie, jakby ta kardynalność będzie nam mówić o tym, że mamy tu 100% ognia w ogniu, nie? Bo zobaczcie, kardynalne od kardio, zastawka. Zawias, prawda? Dokładnie. Otwiera zawias, prawda? Jakby na zawiasie wiszą drzwi. Stąd jest, prawda, jakby to porównanie. Czyli będzie to dawało przede wszystkim takie cechy jak odwaga, siła, innowacja i szybkość. Nie? I takie pojęcia, które są absolutnie, słuchajcie, najważniejsze, to jest zdobywanie jako takie. Nie? Czyli zobaczcie, jeżeli mamy coś w znakach kardynalnych, albo urodziliśmy się w znaku kardynalnym, prawda? Czyli mamy tam słońce, albo mamy tam jakiś element, nie? To będziemy silni. Będziemy chcieli zdobyć to, co jest do zdobycia. Będziemy tutaj mogli szukać różnych szczególnych talentów albo charyzmy, prawda? Którą ten człowiek ma. To są elementy, prawda? Jakby pokażą nam, że ci ludzie się nie boją. Prawda? Oczywiście zobaczcie, na przykład Mars w Wadze jednocześnie będzie gdzie? Na wygnaniu. Tak? Więc jakby ta jego siła będzie musiała się w trochę inny sposób, nie taki łopatologiczny i wprost, nie, wyrażać. Ale zawsze pamiętamy, słuchajcie, kardynalne czegoś chce. Osie w znakach kardynalnych, czyli ascendent, descendent, medium celi i minimum celi, też będą miały taki wpływ. Nie? Czyli zobaczcie, masz na przykład ascendent w Wadze, nie, to pomimo tego, że jesteś grzeczny, miły i socjalizowany, powietrze, prawda, widzimy, to dasz się wmanewrować w sytuacje, w których jest ci nie po drodze? Nie, wyniksujesz się z nich. Prawda? Zawsze, słuchajcie, kardynalne wie, czego chce. Nie musi tego manifestować od razu. Nie? Może dążyć do tego różnymi metodami. Zobaczcie, tu mamy dwa znaki, które są mistrzami dyplomacji. Zobaczcie, baran i koziorożec, nie? Jak czegoś chce, to bach, nie? Po prostu idę i sobie biorę. Nie? Natomiast rak i waga mają najlepszy PR w całym zodiaku. Raczki, prawda, takie biedne maleństwo, nie trzeba im pomóc, nie? Wady takie miłe są, ciasteczko ci przyniosły. Nie, widzicie? Nie, tu się umie dobrze grać z ludźmi. Rak i waga, nie? I tu się umie ich zastraszyć. Baran i koziorożec. Prawda? Ale zobaczcie, po co to robisz? Po to, żeby postawić na swoje, nie? Więc generalnie zawsze pamiętamy, słuchajcie, kardynalne ma cel. I chce ten cel, co zrobić, osiągnąć, nie? Więc jak masz na przykład, nie wiem, Merkurego w koziorożcu i chcesz, założyłeś sobie, że na przykład rozwiążesz to sudoku do godziny 20, nie? To będziesz siedział i do 20 i rozwiążesz do 20, nie? Widzicie? Wola, prawda? To jest to, co jest najważniejsze, prawda? I teraz słuchajcie, jakby ta kardynalność, jej potem też będziemy szukać w horoskopie, jak słuchajcie, będziemy patrzeć na osie, prawda? Dlatego, że będziemy też mówili o domach, które, prawda, jakby mają pewien związek z kardynalnością jako taką. Ale dzisiaj to, co musimy zapamiętać, to, że kardynalność to jest, jakby to powiedzieć, nie? Ten kop taki, prawda? To jest coś, co powoduje, że chce ci się ruszyć, nie? Chce ci się coś zacząć, nie? Chce ci się pójść do przodu z różnymi rzeczami, nie? I zapamiętujemy baran, rak, waga i koziorożec, czyli znaki, które zaczynają nowe pory roku. I teraz słuchajcie, ci, co są w środku pór roku, są nazwani jakością stałą, nie? Czyli będzie to byczek, środek wiosny, lew, środek lata, skorpion, środek jesieni i wodnik, środek zimy, nie? Słuchajcie, i tak jak ta energia, nie, była wściekła w znakach kardynalnych, rozpęd, prawda, jakby miała,
Tak, słuchajcie, w znakach stałych siłą tego rozpędu będzie się toczyć. Czyli nie ma tu jakby potencjału do zmiany. Jeżeli coś jest takie, a nie inne, pewnie już taki jest. Przewróciło się, niech leży. Pamiętajcie, była taka piosenka Kuby Sienkiewicza, nie? Bałagan, nie? Przewróciło się, niech leży. Nie? I to jest znak stały, nie? Dobrze działa, po co to zmienić? Zobaczcie, to są byki, nie? Zawsze dodawałem pietruszki do pstrąga. To chyba, żeś oszalała, kobieto, nie będę dodawał oregano. Zawsze była pietruszka, jest dobre z pietruszką, nie będziemy próbować nowego. Takie mam doświadczenie z bykami, nie? Lew, jak się nauczył śpiewać jedną piosenkę na karaoke, to wiecie, co będzie na najbliższym karaoke, nie? Nie będzie zmiany repertuaru, nie? Tu się nie zmienia repertuaru, nie? Skorpion, jak się na ciebie obraził, to ile go będzie trzymać? I wodnik, jak sobie wbił coś do głowy, nie, to co? Odpuści? Zmieni? Jakiś pogląd? Nie, widzicie? Tu jest stałość, prawda? Jakby stałość w astrologii przede wszystkim mówi o tym, że zmiana nie jest postrzegana jako dobro. Prawda? Zacząłem coś i muszę to dokończyć, zanim się zabiorę za nowe rzeczy. Nie? I zobaczcie. Kto będzie najbardziej stały ze wszystkich? Do jakiego temperamentu nam pasuje najbardziej stałość? Byk do ziemi, widzicie? Stała ziemia, czego wymagamy od ziemi? Żeby się nie ruszała, nie? Zobaczcie, jak się ziemia porusza, to mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi. Panicznie się tego boimy. Nienawidzimy tego. Prawda? To nie jest to, czego chcielibyśmy doświadczyć. Prawda? Więc widzimy, że byk jest najbardziej stały ze wszystkich. Ale zobaczcie, nie, to jest taka prosta stałość, bo w lwie stałość ognia czym się będzie wyrażać? Stałością motywacji, prawda? Takim pozytywnym uporem często. Takim przekonaniem, że nikt ci nie zabierze tego, czy mnie, kim jesteś. Prawda? Widzicie? Nie, bo tu jest ogień. Stały ogień, nie? Ten ogień płoni, wiesz, czego chcesz, wiesz, jakie są twoje ideały. I co, zdradzisz je? Bo ci dali 500+? Jesteś lwem. Masz bronić. Widzicie? Stałość ognia. Nie, ja tu będę stał i w razie czego zginę. Z honorem, nie? Dokładnie tak, jak Asia pisze, to jest ten honor u lwów, widzicie? Stały ogień. Prawda? Nie ruszysz mnie, prawda? 5 rycerzy będzie musiało mnie zasiepać, nie? I będą o mnie legendy, sagi będą o mnie, prawda? Pisać. Nie? I to jest to właśnie, prawda? Widzicie? A skorpion, zobaczcie, stała woda. Stała woda, widzicie, co wpadło do tej studni, to z niej nie wypadnie. Raz cię pokochałem, to co ja z tym mogę zrobić? Nic z tym nie mogę zrobić. Tak, widzicie? Będę cię kochał forever, nie? Co jest lepszym wyjściem, nie? Niż będę cię nienawidził forever. Co się bardzo często skorpionom zdarza. Nie? Tu pisze Gaba, lew jak kocha, na zabój, prawda? Jak nie kocha, to wcale, bo to jest ogień stały, nie? Albo idzie, nie? Albo nie jestem tym zainteresowany, nie? Widzicie, ale stałość emocji, to jest skorpion. Widzicie, stałość tego ognia, nie? Że zawsze ma być tak fantastycznie, zawsze będę miał tyle siły, zawsze będę młody, zawsze będę piękny. To jest lew. Nie? Skorpion, zawsze będę cię kochał, zawsze będę cię nienawidził. Zawsze będę cię bronił. To też jest skorpion, prawda? Bo to jest woda. Zawsze będę cię rozumiał, prawda? Bo to też jest woda. Nie? No i słuchajcie, najmniej zrozumiały znak stały to jest wodnik, prawda? Z nim mamy najwięcej problemów. Bo co tu jest stałe? Strasznie zamotany znak zodiaku. Nie? Bo zobaczcie, stałe jest tu powietrze. Czyli widzicie sangwini, który musi się ciągle ruszać. Nie? A tu jest stałe to powietrze. Jest schwytane w tym znaku zodiaku. Prawda? Więc dlatego jest najbardziej zamotany, nie ze wszystkich stałych. Ale w wodniku to są przede wszystkim, tak jak ona napisała, poglądy. Prawda? Bo to jest powietrze. Pewne ustalone ścieżki, którymi wodnik łazi. Słuchajcie, ja jestem otoczona wodnikami. Nie? Pół mojej rodziny to są wodniki.
Słuchajcie, są rzeczy, które się nie zmieniają z wodnikami. To, co one jedzą przez całe lata, rytm, jaki generalnie mają, to jest u wodników strasznie trudne do zmienienia. Zawsze się w takiej innej porze, zawsze jadł to i to. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, naprawdę. Zawsze pił Coca-Colę i nie będzie pił Pepsi-Coli. No jak? To co innego jest. Co innego. Generalnie, słuchajcie. Więc jakby widzimy, nie? To jest największy problem w wodniku, bo dotyczy to najczęściej przyzwyczajeń, intelektualnych rzeczy, prawda? I olbrzymiego uporu, prawda? Przede wszystkim, nie? Duma, jak pisze, że zgadza się, no to są wodniki, nie? Po prostu. No jakby to powiedzieć, no. Nie wybijesz, nie? Ze znaku stałego nie wybijesz tego, kim on jest, nie? To zobaczcie, energia się rozpędza w kardynalnym, a tu, nie? I jest dobrze tak, jak jest. Zobaczcie, kiedy jest najpiękniej na świecie? Jak jest słońce w pyku, nie? Środek kwietnia, nie? Kiedy jest najfajniejsza pora roku? Lato, jest najcieplej wtedy, widzicie? Więc jakby też ten sezon, ta pora roku, ona wtedy, jakby to powiedzieć, nie jest najmocniej rozkręcona, nie? No i w Skorpionie jest najbardziej jesienny, jest święto zmarłych, super, nie? No i w wodniku są ferie, nie? Czyli też jest bosko. I słuchajcie, cechy to jest upór, stabilność, zaufanie i spokój. Bo masz to, nie? W sobie to masz, nie? Albo zaraz to zdobędziesz, nie? Jak już zdobędziesz, to nie oddasz, nie? Skorpion i byk. Posiadanie jest bardzo ważne, bo to jest stałość, nie? Ja to mam i ja się tym cieszę. Nie? Ja to mam, nie? Lepsze, mniejsze za gotówkę niż tam jakieś, prawda, BMW w kredycie. Nie? Widzicie? Nie? To trzeba mieć, to jest stałość. Nie? I zmienni, którzy się patrzą na stałych takim wzrokiem, że ale że co? Nie? A stali się patrzą na zmiennych wzrokiem dziwnie jacyś, nie? I teraz do zmiennych, czyli tych, którzy kończą porę roku, zaliczamy bliźnięta. Koniec wiosny. Już prawie lato, ale jeszcze nie lato. Nie? Już zaraz będą wakacje, ale jeszcze nie ma wakacji. Nie? To jest słońce w znaku bliźnia. Nie? Panna. Jeszcze wakacje, ale zaraz trzeba będzie iść do szkoły. No co to już za wakacje? Nie? W pannie się już robi zimno, zauważcie. Tak? To już się zmienia aura. Nie? Słuchajcie, jak słońce wchodzi do znaku panny, to ja już czuję nieszczęście, że się skończyły wakacje. Nawet jak już nie mam wakacji. Nie? Strzelec. To co robimy, jakie słońce w znaku strzelca? Na co czekamy? Na Boże Narodzenie. Czekamy, nie? Rzymianie tam mieli całą kupę świąt, na które też się czekało. Więc generalnie tu już czekasz po prostu na to, żeby się coś zmieniło, nie? W rybach, marzec, nie? Przed 20 marca, kiedy słońce wchodzi do barana, na co czekasz? Nie na Wielkanoc i żeby przyszła wiosna, nie? Bo już masz serdecznie dosyć, nie? Prawda? Więc widzicie, jakby ta zmienność oznacza, że w pewnym bardzo głębokim sensie na coś czekasz. I to coś, na co czekasz, od tego, co jest teraz. Nie? Czyli dlatego zmienni nie są przywiązani do tego, co się dzieje. Prawda? Jakby zmienni są, jakby to powiedzieć, nie? Całkowicie, a ponad. W zmiennych na przykład dochodzi się do wniosku, że po co mieć, skoro i tak może się wszystko zaraz zmienić i można to stracić. Prawda? Jak masz bardzo dużo planet w zmiennych znakach, to często możesz mieć mało przedmiotów, nawet jeśli jesteś panną. Tak? Na to też tak warto patrzeć, nie? Bo zmienny jest już gotowy duchowo i psychicznie na coś całkowicie nowego. I nie szanuje tego, co ma, bo to jest nudne, nie? Tyczy się to też relacji, prawda? Jakby w sensie nie szanuje, prawda? No zawsze jest otwarty na coś nowego, nie? Więc mamy tu przede wszystkim bliźnięta. Czyściutki, prawda? Czyściutka jakoś zmienna, prawda? Bo zobaczcie, bliźnięta są znakiem zmiennym, podwójnym. Tu mamy dwoje dzieci w symbolu, nie? Włada Merkury, planeta młodości, ciekawości, to jest wiosna, nie? Więc jak macie jakiś element bliźnięta, to on czeka, aż się coś wydarzy. Czeka, aż się coś wydarzy. I jak tylko się zacznie coś dziać, to za tym pójdzie, prawda? Panna ziemska. Czyli tutaj trochę jest więcej rozsądku, nie można powiedzieć, słuchajcie, ale zawsze można coś zrobić inaczej, nie? Ułożyć inaczej, uporządkować inaczej, powiedzieć inaczej, poprawić, ulepszyć. Zobaczcie, jak mamy jakiś element w znaku panny, to on często jest obsesyjnie zajęty układaniem wszystkiego wedle jakiegoś wzoru, nie?
i poprawianiem tego, co ułożył. Bo to wynika z jakości zmiennej jako takiej. Może być inaczej. Mogłeś to zrobić lepiej. Nie? To jest klasyczna panna. W przyszłym roku to ja tą pszenicę posieję jednak w przeciwnym kierunku. Nie? Klasyk panna. Nie? Wyciąganie wniosku. Nie? Poprawa. To są bliźnięta, to jest panna. I zmienny ogień to jest strzelec. Nie? No bo zobaczcie, za co jest gotowy walczyć strzelec. Za ideę, za poglądy, nie? Za wiarę. Nie? Gdzieś indziej, nie? Nieść wiedzę, nie? To jest taki klasyk strzelca, słuchajcie. Prawda? Nieść wiedzę, przerzucać go, to jakby entuzjazm, zapalać inny. Prawda? Bo zmienny ogień strzelca jest często porównywany do takich iskierek, prawda? Jako takich, które się rozprzestrzeniają. Prawda? Więc jakby nie chcesz być tu i teraz, jak jesteś strzelcem, nie? I siedzieć, prawda, generalnie, nie wiem, nie? Stemplować listy na poczcie. I patrzeć się, nie? Że ten do Australii, a tamten gdzieś tam, nie? Najchętniej byś się zapakował ten list, nie? I żeby cię tam wysłali. Prawda? To jest strzelec, nie? Bo kto włada? Też Jowisz, prawda? Zobaczcie, nie? Że w zmiennych jest Jowisz, który zawsze, prawda, jakby mówi dalej. Wiem, wiem, Iza, już się wyrabiamy. I ryby? Też zmienne, zobaczcie, prawda? Też pod władzą Jowisza, ponieważ ryby co muszą? Co jakby? O czym nam mówią w zodiaku? Wodny, podwójny. Nie? Emocje, uczucia. Zawsze mogą się co zrobić? Zmienić. Prawda? Widzicie? Jedna ryba w prawo, druga ryba w lewo. Nie? Jedna ryba mówi, to prawda, on cię naprawdę kocha. Nie? Druga ryba mówi, nie, on cię wkręca. To jest niemożliwe. Nie? Więc masz w sobie ten dialog. Tak? Ale jednocześnie wierzysz, że będzie lepiej kiedyś tam. Gdzie indziej. Prawda? Z kim innym. Klasyk gatunków w innym świecie. Prawda? Bo ryby są związane z wiarą. Tak? Więc generalnie jakby widzimy, nie? Że tu jakby jesteś po prostu poddany całej masie emocji, które się kłębią i zmieniają. Nie? Więc jak masz jakiś element w rybach, to najczęściej słuchajcie, polega to na tym, że nie masz wzorca, nie masz typu. Tak? Na przykład jak kobiety mają Marsa w rybach, to nie można powiedzieć, że podobają im się, nie wiem, prawda? Brunet tylko, nie? Wysoki. Nie, o, może zobaczyć niskiego blondyna i też nagle wow, nie? Prawda? Jak masz Wenus w rybach, prawda? To też możesz przeskakiwać pomiędzy stylami. Jednego, prawda, roku kochasz ciężkie perfumy, nie? Guerlaina, a drugiego roku po prostu przestawiasz się na jakieś generalnie nowoczesne, prawda? Generalnie tanie zapachy. Nie ma typu. Prawda? Jakby w zmiennych nie chcesz mieć typu, nie chcesz być przywiązany. Chcesz jakby zarezerwować sobie prawo do zmiany, prawda? Jako tak. Więc zobaczcie, prawda? Choleryczni mogą tego nie zrozumieć, bo powietrze, nawet jeżeli zacznie o coś walczyć, to potrafi z tego zrezygnować, nie? Ziemscy patrzą się na powietrznych jak na zmiennych, prawda? Jak na jakieś świry i vice versa, nie? Więc jakby musicie sobie, prawda, patrzeć na horoskop, tak, prawda, generalnie tutaj. Tutaj zobaczyć, nie? Jak Wam to działa. I teraz cechy zmiennych to jest przede wszystkim ciekawość, otwartość na zmiany, przemiana, prawda, jako taka, której chcą doświadczać. No i takie hasło, i to jest, ja się jeszcze muszę zastanowić nad tym, nie? Bo może będzie inne wyjście, może się uda jeszcze coś zorganizować inaczej, nie? I teraz słuchajcie, prawda, jak sobie popatrzymy na zodiak, nie? To takie, słuchajcie, najważniejsza rzecz, nie? Jak sobie na zodiak, słuchajcie, patrzymy, to, że cały możemy opisać, prawda? Zobaczcie, baran, kardynalny ogień, prawda? Byk, stała ziemia, bliźnięta, zmienne powietrze, rak, kardynalna woda, nie? Lew, stały ogień, nie? I tak dalej. Widzicie? Przepatrzcie sobie, słuchajcie, przez najbliższy czas zodiak pod takim kątem. Można nawet nie używać nazw, prawda? Tylko widzieć ten żywioł, prawda? I konkretną jakość. I z tego, jak tworzy się opis znaku zodiaku i z tego, jaka planeta włada, wywodzi się jego cechy. Prawda? Dlatego się opisuje, nie? Że generalnie tak, a nie inaczej. A co z tymi węzłami, słuchajcie? Węzły w tym nie uczestniczą, bo węzły nie przynależą do żadnego żywiołu. Że węzły są wywyższone w bliźniętach, nie? I strzelców, ale różne są na ten temat opinie. Więc węzłów bym w ogóle nie... Właśnie, bo to jest dobre pytanie, nie? Że w przypadku żywiołów węzłów bym chyba nie wliczała po prostu. Raczej nie, sobie nie wliczę, nie? Ale u mnie jest, słuchajcie, wszystko w temperamencie sangwinicznym. Wszystko po prostu. W związku z czym jakby nic na to nie poradzę.
Więc słuchajcie tak, nie? Czyli zobaczcie, prawda? Jak patrzymy sobie na horoskop, to zobaczcie dzisiaj, gdzie mamy najwięcej planet, w jakiej jakości? Kardynalnej, prawda? Bo zobaczcie, Słońce w Baranie, Saturn w Koziorożcu, Księżyc w Raczku, nie? Czyli dzisiejszy dzień jest dobry na to, żeby rzeczy się działy szybko, prawda? Zobaczcie, Mars w zmiennych, trzy planety w zmiennych, prawda? Bo Merkury, Wenus w zmiennych, prawda? Więc jakby mamy kardynalność i zmienność. Stałych mamy bardzo mało. My nie mamy jakości stałej za bardzo obsadzonej, tylko Uran wszedł do jakości stałej. Uran to lubi? Nie bardzo chyba, nie? Prawda? Więc słuchajcie, jakby tu, prawda, mogą otworzyć się przed nami pola do, słuchajcie, kolejnych dywagacji, nie? Czy planety się dobrze w tym czują, czy ich natura, prawda, generalnie będzie się z tym wszystkim łączyć. Tu pisze Ola, że dlatego wstałam o 5. No tak, dlatego właśnie, widzisz? Kwadra Księżyca w kardynalny. Szybko, robimy coś, nie? Szybko, nie? To się dopiero uspokoi, jak Księżyc przejdzie do Lwa, który jest stały ognisko, nie? Więc słuchajcie, tak, słuchajcie, tyle mi się udało dzisiaj powiedzieć Wam. W tych kardynalnych po prostu pędziliśmy jak szaleni, słuchajcie. Przeanalizujcie sobie na spokojnie te temperamenty. To jest fajna dziedzina, słuchajcie, astrologii. Bardzo Wam uprzejmie, słuchajcie, dziękuję za dziś. Przenosimy się już, zamykamy ten pokój i idziemy do pokoju z Lilim teraz, więc teraz wszyscy się przenosimy do Lilego, słuchajcie, gdzie będzie dzisiaj o bogactwie, którego Wam życzę po prostu. Generalnie uważam, że należy nam się trochę bogactwa po prostu. Ascendent też wpływa na temperament, słuchajcie. Iza podała linki i chodźmy dowiedzieć się, czy będziemy bogaci i kiedy. Więc dziękuję Wam